Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my widzimy się w drugim odcinku z gry Dayland, bardzo przyjemnej, spokojnej, bezstresowej można powiedzieć gry. I przy okazji, jak już tu zacznę robić różne dziwne rzeczy, z naszą tutaj grządkami i w ogóle z ogarnianiem naszej farmy, to mi się wydaje, że trzeba by, też zebrać tego kamyka, to chciałbym wyjaśnić parę rzeczy na temat tej gry. Ponieważ ja to opisałem wam już w przypiętym komentarzu, ale wiem, że wiele osób o tym jeszcze mówi, więc przypomnę, bo trochę zrobiłem research na temat tej gry. W 2016 roku powstała gra mobilna o bardzo podobnym tytule, tam Dayland, Tiny Planet, coś takiego. No i... tylko wybierzmy może coś innego, tak? Posiejemy sobie tutaj słoneczniki, bo z tego będziemy mogli mieć olej, jeśli dobrze pamiętam, a słoneczników jeszcze nie siałem. O, mnóstwo potrzebuje tutaj czasu, więc może ją podlejemy od razu. Więc jest wersja mobilna, możecie sobie w nią pograć, tylko to jest bardzo, bardzo uproszczona wersja tej gry. To, co oni zrobili tutaj, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze tutaj z Kickstartera pochodzi, znaczy na Kickstarterze ufundowana została wersja PC plus PS4, tak? Więc ta wersja jest o wiele bardziej rozbudowana, więc jak kojarzycie tę grę z mobilnych, to co zobaczycie tutaj jest teoretycznie zupełnie innym, nowym, lepszym nawet mi się wydaje doświadczeniem niż tamto, bo tam z tego co widziałem po jakimś gameplayu z tej mobilki, to ta gra miała sporo mankamentów. Dlatego tak. I oczywiście to wszystko napisałem w poprzednim odcinku i tak, dowiedziałem się też, że pod koniec lipca ma wyjść ta gra do Early Accessa na Steamie. Widziałem oficjalną informację 26, na innym portalu o grach widziałem, że to ma być 30, także różne są dni podawane, no ale to wszystko i tak sprowadza się do tego, że pod koniec lipca ma być w Early Accessie. Nie znam jeszcze ceny, potrzebuję jeszcze 3 kawałków ziemi, żeby móc wykonać kolejny quest, więc może zetniemy kolejne drzewo przy okazji i będziemy mieli za chwilę już tyle drewna, ile potrzebujemy. Bardzo dobrze. Możemy sobie sprawdzać questy. Nasze questy to... A, mam w ogóle jeszcze też Light Torch in the Campfire. Też musimy coś takiego zrobić. Musimy tutaj polepszyć. Tu musimy zrobić to i jeszcze złowić rybę. Tak, ale jeszcze musimy zacząć zbierać bawełnę. Zanim to się dokona, więc zobaczmy, ile mamy jeszcze wody. Oj, nie destroy. O! No i co ja teraz najlepszego zrobiłem? Prawie sobie zniszczyłem po prostu ten, studnie. Gra wydaje się z mojej perspektywy taka idealna na streamy, ponieważ tutaj nie ma żadnego, teoretycznie nigdzie nam się nie spieszy. Wszystko możemy wykonywać spokojnie. Jak przepadnie nam wizyta jakiegoś odwiedzającego, to zawsze możemy przejść na następną jego wizytę. Tymczasem budujemy workshop. I teraz mamy nową recepturę, możemy teraz sobie ulepszyć młotek. Tak? I do tego tworzyć butelki. I jeszcze właśnie thread, tak? Czyli nić. I zobaczcie, od razu nasz budynek, nasz domek też się rozwinął. Następnym rzeczą, którą możemy zbudować, jest kuchnia. Do tego potrzebujemy 5 sztuk metalu, 50 kamienia, 30 drewna, więc od metra tych wszystkich surowców. Ale wydaje mi się, że to powinno pójść, będzie szło i tak sprawniej za każdym razem, kiedy będziemy sobie ulepszać narzędzia, tak? Bo wtedy młotek wystarczy 2 uderzenia, żeby wydobyć kamień na przykład, tak? Okej, okay. Czyli skończyliśmy zbieranie danych. Będzie teraz, wrzucić do superkomputera. Tak. I na fix, o, level up, dobra, mamy level up gotowy. Na razie nie mam dla ciebie żadnych questów, ona wróci po prostu do bazy i sprawdzi, co myśmy tam tutaj zapodali, więc no, czekam aż przyjdzie deszcz, staram się to obserwować, kiedy ten deszcz przyjdzie, albo postawić więcej studni. Chociaż niebawem dostaniemy dostęp do lepszej studni, więc ja, że już wiem, że jest taka opcja, wiecie co, ja trochę upiększę nam ten tutaj teren, bo może po prostu posadzę te drzewa, żeby stąd zbierać z tych drzewek właśnie, wiecie co, z tych drzewek będziemy chcieli zbierać przede wszystkim noski tak zwane. Nie wiem, ja jak byłem dzieckiem, to te noski rozpoławiało się i przylepiało się do nosa i się uznawało, uważało się, że jest się nosorożcem. Nie wiem, czy wy też robiliście takie akcje. Byliście mali. To taka, kurczę, wspomnienie z dzieciństwa moje. Porozstawiam kilka tych drzewek, niech one sobie tutaj rosną, będzie to wszystko ładniej wyglądać. Prawda? O, tu jeszcze postawimy jeden. I też przy okazji będziemy mogli z tego czerpać kolejne noski, więc myślę, że nosków nam nie zabraknie, tak? Ile jeszcze czasu? 8 minut. Ład metra. Energii jeszcze trochę mamy, nie ma co marnować jej.
Prawdopodobnie też tu jest jedno duże drzewo. Wiecie co, ja jeszcze posasadam trochę tych drzew w okolicy i zobaczymy co dalej. Mam tutaj też przecież takie drzewko. Tutaj, tak? Oak. No teraz możemy jeszcze posadzić oak. Może posadzimy go gdzieś tutaj przy studni. O! Tak, i będziemy zbierać żołędzie. Czemu nie? Dobra, możemy sobie... O, patrzcie, jest deszcz! Idealnie, dobra. Teraz trzeba... Move the clouds, tak. O, niech one tutaj... Nie wiem tylko, czy z nich pada, czy nie jeszcze. Z którejś chmury pada? Halo, chmurki? Weźcie tu, popadajcie mi trochę na roślinki. Byłoby miło. Popadałby deszcz trochę. Może zaraz zacznie lać szops. O, chmury zniknęły. Nie, są, tylko one znikają. Byłoby miło, gdyby... Szkoda, że na przykład animacja studni nie polega... Że widać wodę w studni, mimo że jej wcale tutaj nie ma. O, idealnie. I proszę bardzo, harvest. Tylko jeszcze chciałbym użyć tego tak, żeby nalało się też tutaj. O, tu do środka, zobaczcie, też drzewa rosną szybciej. Wszystko rośnie szybciej, jak pada deszcz, tak? Bardzo fajnie. Dobra, zbieramy. Teoretycznie można spędzić trochę czasu po prostu tutaj i popatrzeć, jak to wszystko hula, jak to wszystko ładnie kapie. O, tutaj jest pięknie. Tu proszę popadać mi. O, na kwiatka. Dokładnie tak. Dobra, to zbieramy i za chwilę będziemy mogli zrobić wełnę. O, drzewo urosło. Może drzewo za blisko tu posadziłem, będzie trochę przeszkadzać nam tutaj. Dobra, czyli tak, kolejna bawełna tutaj. Tutaj posadzimy może marchewki. O. A jak tam tutaj? Jeszcze 4 minuty. Dobra, czy nalała się woda tu nam do studni? Nalała się, bardzo dobrze. No to przyspieszamy. Już widzicie, że ten już sobie poszedł deszcz. Więc to jest co robić. A co chwila będziemy mieli nowe rzeczy do robienia. I tak naprawdę zaledwie liznęliśmy to, co jest w tej grze do robienia. To zaledwie liznęliśmy po prostu szczyt. To jest szczyt Góry Lodowej, to co my tu widzimy. To jeszcze jest dużo innych rzeczy rozwiniętych, zawiłych w przyszłości do robienia w tej grze. Co potrzebujemy, żeby zrobić sobie lepszy młotek? A w ogóle zróbmy sobie torch, bo tego jeszcze nie zrobiliśmy chyba. O, tak, bo zaliczyliśmy kolejny quest. A no właśnie. Możemy pójść spać, to za chwilę. Nie pali nam się nigdzie. Potrzebujemy jednego... O, jednej sztuki metalu jeszcze. Czyli powinniśmy pójść pozbierać trochę... Powalić trochę młotem. A może przy okazji, jak powalimy młotem, to gdzieś zlokalizujemy. Wypadnie nam jakiś metal. Aha, dobra, pojawiły się teraz. Tak, trzeba uważać, zawsze w jednym miejscu spadają. O, i teraz ich sporo spadło, aż 2 sztuki, to przy mnie akurat idealnie. To będziemy mieli kryształki. O, i przyleciał kolejny kupiec. Teraz pytanie, czy my go znamy? Czy to nie jest ten kupiec? Okej, okay. No oni, o, Unique Seeds. Znowu nie zauważyłem, jakie seeds, zobaczmy. Unique Seeds. Powiem szczerze, nie zauważyłem, co wypadło. Kompletnie. A skończyła mi się też energia, więc też jest ciekawe. Mam już energię, to zbierzemy sobie tutaj owoce. Tak. A, czyli musimy w ogóle wizytor... O, nie, nie odlatuj, nie odlatuj! O, shit! Zapomniałem, że muszę go jeszcze posadzić na ziemi. Okej, okay. I teraz jeszcze jest ważna sprawa. Jeżeli pojawią się stwory, to niestety nie możemy iść spać, dopóki stworów nie wyeliminujemy. Także wydaje mi się, że nie będę wam pokazywał takich rzeczy nudnych, moim zdaniem, troszkę w gameplayu, jak walka ze stworami. Chyba, że będą jakieś nowe stwory, bo widzicie, ta walka to polega po prostu na tym, że naparzamy. Nie ma tu wielkiej filozofii, tak? A jeszcze zanim pójdę spać, jeszcze zajmę się... Aha, nie mam... No tak, ja i tak nie mam energii. Dobra, to i tak muszę spać, więc akurat jak pójdziemy spać, możemy znowu coś wybrać. Zobaczmy, jakie 2 skille tym razem będą mogły być wybrane przez nas, to zawsze jest randomizowane. Możemy jeszcze bardziej polecieć w inteligencję. Increases energy point, improves the prices that your products fetch. No i mamy też siłę. Ale może trzeba by zwiększyć siłę, czy wiecie co? Idźmy, ale parę zaryzykujemy. Idziemy w inteligencji. Już mamy ją na poziomie 3, więc lepsza kasa, więcej energii. A mi się podoba. Całkiem to sprytnie jest pomyślane. Dobra, czyli rozumiem, że już żeśmy odpoczęli. Aha! Zapominam w tej grze często jeść. Jak zresztą widzicie, już doprowadziłem znowu do głodu. Jedna taka... Marchewka, tylko warto mieć marchewki, bo marchewki w sumie są takim na razie podstawowym, naszą podstawową żywnością. 20 punktów każda marchewka, idealnie, dobra, i możemy zbierać, więc marchewki są dobre. Z takiego jednego plonu, wiadomo, jedną marchewkę musimy zasadzić i mamy olej, tak, znaczy będziemy mogli robić olej. Posadzimy jeszcze raz sunflower. Olej nam się przyda do robienia czegoś w kuchni. Nie będę wam na razie zdradzał, czego w kuchni. Możecie się w sumie domyślić, że są różne rzeczy do robienia w kuchni. O, proszę, jakie to drzewo jest wielkie! O kurczę, poczekamy, aż wyda pierwszy owoc.
a potem go zetniemy i posadzimy kolejne. Bardzo fajnie. Jeszcze nigdy nie doprowadziłem do sytuacji, żeby to drzewo wyrosło, więc już jestem szczęśliwy, że mam nowy gatunek drzewa u siebie. Dobra, to możemy zacząć coś ścinać. To drzewo, na przykład jedno z nich, żeby zdobyć znowu trochę drewna, tak? Ale to już wiadomo, zbieranie surowców już zostawiam głównie dla siebie, ale mamy chyba wszystkie składniki, żeby zrobić wędkę. Więc może zanim przyjdzie kolejny, przeleci znowu ten kupiec. Trochę żeśmy sknocili, ja sknociłem oczywiście, że tego kupca nie zaprosiłem na czas. To zaraz wam pokażę, jak się robi, jak się kraftuje takie rzeczy ciekawe. Mamy workshop, tak? Tutaj. W workshopie, o, czekajcie, bo znowu ktoś leci, znowu leci wizytujący. Dobra, to wizytujący sobie niech tutaj ląduje. Zaraz z nim pogadamy. Workshop. I teraz co? Mamy thread, tak? Możemy zobaczyć, że zrobić więcej niż jeden, tak? Możemy od razu za jednym zamachem zrobić 4 sztuki nici. Ale to zrobimy, to będziemy tracić czas. Możemy też zrobić butelki z kryształów. No, zróbmy sobie 3 butelki. Nie wiem do czego one, no, pewnie do mikstur różnych będą potrzebne. No i możemy też, potrzebujemy jeszcze jednego, żeby zrobić materiał, tak? Więc spoko. W sumie 2, bo chcemy zrobić też wędkę. No ale, gadajmy sobie z tym tutaj. Czasami ciężko jest zlokalizować, gdzie on ma wejście. A, to jest koleś, który, no jasne. To jest ten koleś, który chciał od nas rybę. Czy jestem w stanie na prędkości złowić tę rybę? To jest dobre pytanie. Musiałbym zrobić wędkę. Właśnie, wędka. Wędka chyba też w workshopie jest do zrobienia. Nie, wędka jest do zrobienia forge. Fishing rod, jest, mamy wszystko, na jeden metal zużyłem, okej, mamy wędkę. No i teraz, moi drodzy, mogę łowić ryby. Zobaczcie, jak się łowi ryby. Mam jedną larwę, tylko jedną, wydawało mi się, że kupiłem ich więcej. I teraz tak, muszę naprowadzić to na japę tej rybki. I teraz w odpowiednim momencie, kiedy jest ta znaczek, to jeszcze nacisnąć dobry przycisk. Co nie jest w sumie łatwe. X, kurczę, nie mam aż takiej szybkiej reakcji. Mogę nie zdążyć. A! Jest! Jakbym nie zdążył, to byłoby niezłowione, zmarnowałem wtedy. Zmarnowałem przynętę. Dobra, zdążyłem idealnie, mam jeszcze 30 sekund na to, żeby zanieść mu tę rybę i zaliczyć questa. Proszę bardzo. Najwyższej jakości ryba. O, jaka świeża! Przynieś mi więcej, zapłacę za każdą. Świetnie, 60 ekspa zdobyliśmy. Jesteś zbyt pewny siebie. Czemu tak mówisz? Twoje pola są naprawdę niechronione przed plagą tych stworów, które nas atakują. Masz rację. Potwory czasami potrafią ukraść moje plony. Na mojej planecie Q chronimy nasze pola płotkami z drewna. Dzięki temu zabezpieczamy je przed atakami. Dobry pomysł. Spójrz, poczekaj, nauczę cię, jak budować płotki. Okej, czyli zbuduję 5. Trzeba dodać 5 płotków. Możemy budować teraz płotki, chyba że dostaliśmy 5 płotków. Ciężko powiedzieć, czy ja już je mam, czy ja mogę je po prostu kraftić. Możemy sprawdzić to oczywiście tutaj. Materials. Chyba musimy je zrobić. A do tego potrzebujemy trochę drewna. Na pewno nie zdążymy zrobić wszystkiego, co trzeba, zanim nasz kolega odleci. Więc możemy się z nim pożegnać. Co znaleźliśmy? Znaleźliśmy minerał. A ja tu potrzebuję trochę metalu. Też przy okazji. Mam nadzieję, że metal się... Aha, bo potrzebujemy 3 sztuki metalu, a możemy jeszcze pohandlować. Czekajcie. Buy. Tylko on nie ma metalu. On raczej ma jakieś, zobaczy, takie... O, możemy larwy od niego kupić, ale mamy... A, mamy 2 larwy. Dobrze, mamy 2 larwy w sklepie, w magazynie. To dobrze. Okej. Okay. W sumie mamy trochę gotówki, moglibyśmy kupić jeszcze ze 2. Czemu nie? Dobra, może możemy coś jeszcze mu sprzedać. Co możemy mu sprzedać? No, nie chcemy tego sprzedawać na pewno. Larwy też, nie? Pine nut. No, możemy mu sprzedawać... fungi za 14. Ładnie. Sunflower możemy mu sprzedać, jakiś nadmiar. Czy możemy na razie sprzedać grzyby. Do tej pory nie mam pojęcia, co robić z grzybami, więc grzyby mogę spokojnie opylać. I nie czuję, żeby było strasznie z tym. Dobra. Okej, okay, trochę gotówki mamy. To powinno nam starczyć. O, i proszę bardzo, są zbiory, więc ja teraz... No właśnie, czego ten upgrade się włącza. Ja pozbieram. No i cóż, trzeba będzie zapolować na ten metal. Możemy spróbować jeszcze raz złowić rybę. Z tym łowieniem ryb to nie jest tak prosto. Trzeba jeszcze wyciski przycisnąć, więc zazwyczaj czekam, aż mi się pojawi. Na przykład myślę sobie, dobra, chcę wcisnąć A. Jak mi się wyświetli A, to naciskam. A teraz było Y. Dlatego to się, nie dość, że trzeba. No normalnie to byłoby prosto, tak? Gdyby faktycznie móc nacisnąć jeden przycisk. A tutaj oni jeszcze utrudnili to w ten sposób, że trzeba jeszcze dobrze. Dobry przycisk wcisnąć. O, to jest dobre miejsce. Mamy więcej czasu na reakcję, tylko wiadomo, to się wszystko zmienia. X! O, i teraz mamy
większą szansę na złapanie ryby. Mamy jedną rybę, jestem zadowolony. Skończyły nam się już przynęty, z tego co kojarzę chyba. A mamy jeszcze jedną, dobra, mamy jeszcze jedną. Mamy jeszcze jedną rybę gdzieś tu schowaną, właśnie tylko jej nie widzę. O, jest. O, jak pięknie. O, dobra. Tu powinno być bardzo łatwo. Tu jest A. Jest A, bardzo dobrze. No to mamy dwie ryby. Na razie z tych ryb nie wiem, co można robić. Może w przyszłości, jak zbudujemy kuchnię, to się dowiemy, co można robić. Ale wiecie, to wszystko prowadzi do tego, że będziemy mieli po prostu wszystkiego więcej, lepiej. Będziemy szybciej zbierać i tak dalej, i tak dalej. A właśnie, tutaj cały czas próbuję zbierać kamień. Mam mnóstwo kamienia, nie mam w ogóle, metal w ogóle nie wylatuje. Ale przylatuje do nas nasza koleżanka. Koleżankę sobie tutaj gdzieś posadzimy. Może będzie miała dla nas kolejny quest. Miejmy nadzieję, że będzie miała dla nas kolejny quest. Aha, ona z tyłu tutaj się pojawia. Dobra. Moon! Okej. Okay. Muszę zdobyć informacje o potworach. Tutaj jest taki, rodzaj takich tutaj nietoperzy. Chciałbym, żebyś zebrał ten. Ich skrzydełka, tak? Dobra. Czyli co? Będę z nimi walczył i zwyciężę. Potrzebuję zdobyć jeden Batwing. Dobra. Batwing. Trzeba by zadzwonić. O, zobaczcie, jest. Juhu. Mamy kolejny żołądź. To możemy teraz ściąć. Czekaj, tam było coś push jeszcze. Czy wydawało? Ale już nie ma push. Może był tylko jeden, ale już zrobiłem push, więc chyba się nie zaktualizowało. No dobra, ścięliśmy. Czy będzie z tego więcej drewna, czy tyle samo? 4. A, jestem teraz wymęczony. Dobra. Ale na pewno trzeba by gdzieś posadzić jeszcze to, co zebraliśmy. Szkoda tego, że mamy jeden, tak? Więc może trzeba by zrobić lepiej. Czyli, żeby tutaj rozmnożyć je, no bez przesady. Ja nie chcę ścinać, ja chcę to... O, zebrać jedzenie. Czyli rzeczywiście trzeba by może tutaj bardziej skupić się na tym, żeby na początku posadzić na przykład 2 drzewa, potem 3 drzewa, żeby było ich więcej, tak? Na razie pójdziemy spać. Chyba mogę teraz zrobić kolejną... Tak, kolejne nici mogę zrobić. 2 nici mogę zrobić. Dobrze, 2 nici dochodzą. I wydaje mi się, że mamy już fabryk. Tak, idealnie. Bardzo dobrze. Mamy pierwszy materiał, który możemy oczywiście opylić. I opylenie tego materiału pozwoli nam... Meteoryty! Dobra, tu nawalajcie. 1. Widać, że 3 będą. 2 i 3. Idziemy je zebrać. A te meteoryty oczywiście mogą... prawdopodobnie spalić nam to, co trafią. Tylko trzeba uważać, żeby nie pozwolić im na to. Tak, ale widzę teraz, że trzeba patrzeć po prawej stronie, co dostałem. Znowu dostałem słonecznik. Więc teoretycznie w takich miejscach, w takich minerałach można dostać coś ciekawego. Na przykład 2 teraz kryształki wypadły. A teraz 3 kryształki wypadły. Czyli dostałem tylko rzecz, którą już mam. Ja tutaj w tej rozgrywce jeszcze nie posiadłem tego warzywa, które miałem wcześniej. Okej, są potwory. Ja tu jeszcze znam jedno warzywo, które jeszcze tutaj się nie pojawiło mi, ale może się pojawi niebawem. A teraz pytanie, czy to będzie ten nasz Zubat kolega? Jest kolega Zubat. Dobrze. I bum! Zdaję teraz im mniejsze obrażenia, bo... Mniejsze niż to, co ja pamiętam, no bo oczywiście nie zrobiłem upgrade'u na siłę. Ale wydaje mi się, że to nie ma że większego problemu. Proszę bardzo. Dobra, mamy to, więc mamy quest zaliczony, tylko musi przylecieć do nas Moon. Ona tak się nazywała. O, zaraz będzie zbiórka. Dobra, zobaczmy nasze questy. Musimy sobie zebrać młotek, do tego potrzebuję Light Torch in the Campfire. Też musimy to zrobić. Potrzebuję oczywiście jeszcze, żeby przyleciała do nas Moon, tak, to mówiłem. Musi też przylecieć kolej, żeby pobrać materiał. Ja tu standardowo sadzę to, co zbieram, bo marchewki są ważne, bo to jest moja podstawowa żywność w tym momencie. Dopóki nie uda mi się, wiecie, piec czegoś. Chociaż właśnie zastanawiam się, ile ja mam... A, mam trochę tego... Może następnym razem powinienem posadzić zboże. I wydaje mi się, że chyba nie ma tu więcej niż... O, przeleciała. A jest jakiś inny wizytor. Dobra, on też jest istotny. To każdy jest istotny. Więc, co chciałem powiedzieć jeszcze, że... No tak, każdy wizytor będzie dawał nam kolejne questy. Ten w sumie też jest istotny, bo ten chciał od nas fabryk, więc jest dobrze. Dobra, gdzie tu jest wejście, kurczę? Halo? Tu jest wejście. Dobra, pogadajmy sobie z nim. Mam dla ciebie to, co chciałeś, proszę bardzo. Okej. Okay. I zapłaci mi więcej, jak będę zarobił te materiały, będzie mi więcej płacił. Ładź, 70 golda nam zapłaci. Okej, okay, czyli on teraz będzie potrzebował składników na mikstury. Alkohol. Tak. Będzie teraz tworzył alkohol. Limos. Potrzebuje czegoś tak limos, czy limos może.
Tak, ale to te zielone gluty, slimy. I teraz już wiecie, czemu ja chciałem zachować te slimy, tak? To, co z nich wypada. Ponieważ one u mnie są, jak najbardziej. Ostatni atakowałem. Jestem we właściwym miejscu. Przynieś mi trochę i nauczę cię robić alkohol. Super, akurat coś takiego mam, od razu możemy zaliczyć. Proszę bardzo, oto jest i on. Dobrze, ta właśnie odpowiednia ilość, tyle ile potrzebuję. Nauczę cię, jak to dystylować. I proszę bardzo, wiemy, jak robić alkohol. Coś więcej? Na razie nie ma dla nas żadnych dodatkowych questów. Ale od niego możemy kupić metal. Jest cholernie drogi, ale my mamy jeden, a potrzebujemy chyba, z tego co pamiętam, 3. Więc na razie, póki ten metal ciężko dostać, to sobie kupimy ten metal. Proszę bardzo. Chyba, czy chcemy mu coś sprzedać? Zobaczmy, co on zbiera. A, to będziemy robić alkohol, to nie chcemy tego sprzedawać. Tu jest dużo kasy. Butelki możemy mu sprzedawać. Srebro. Batwingi możemy sprzedać. Alkohol mamy jeden. O! Za alkohol możemy, proszę bardzo. Tylko wydaje mi się, że możemy sprzedać mu ten alkohol. Możemy robić też alkohol, ale... Może ten alkohol przyda nam się w przyszłości do czegoś. Możemy na razie ten alkohol sprzedać. Albo poczekać na razie. Może kasa nam nie jest jakoś super potrzebna w tym momencie. Jak sobie patrzymy, co to można u niego kupić. Wydaje mi się, że chwilowo to butelkę możemy mu jedną sprzedać. O, niech się cieszy. Mamy trochę tych minerałów na butelki, więc spoko. No i tak zaliczamy po kolei kolejne questy. Co nam jest potrzebne? Musimy zrobić ten cholerny torch, a go raczej tu podpalić. O. Proszę bardzo. The power of fire. I teraz wiecie co? Jestem ciekawy. Spróbujmy spalić jakieś drzewko. Burn. O. Bo może z tego będzie wypadało coś ciekawego. Ale widzę, że nie. Teoretycznie zdobywam 3 i 2, czyli mogę zamiast... Czyli jakby inaczej. Pochodnia powoduje, że o wiele szybciej jesteśmy w stanie spalić... Znaczy jesteśmy o wiele szybciej w stanie zdobyć drewno z tego drzewa, zamiast go po prostu siekać siekierą, ale no nie sądzę, to są tak niewielkie różnice, że bez przesady. Dobra, na razie... Czy co? Posadzę jeszcze jeden cotton. Bo na razie mamy dużo tego oleju. Teraz pytanie, czy możemy ten olej w ogóle zrobić? Właśnie, my mamy... Kurczę, to może w forge było? Nie. Może w kitchen? Co jest nam potrzebne do kitchen? A! Czekajcie, potrzebne nam jest 5 metalu. Dlaczego ja wziąłem 3 metalu? Bo wiem dlaczego, bo chciałem zrobić ulepszenie młotka. Dobra. Okej, mamy ulepszony młotek. Być może ulepszony młotek będzie powodował, że będziemy mogli zbierać więcej tego metalu. Nie wiem. Ale zdobyłem też recepturę na dużą... O, i fireplace. Okej, i fireplace i duża studnia. Też mówiłem o tej studni dużej, tak? Dobra. Pewnie duża studnia też będzie wymagała, jak znam życie, metalu. Możemy to w sumie sprawdzić, jak będziemy budować. Spróbujmy. Zbudujmy coś i teraz tak. They are also used for lighting torches. Okej, czyli szybciej regenerujemy zdrowie. To na razie nie jest nam potrzebne. O, nawet to nie wymaga A nie, przepraszam, to. Lina! Nie umiemy jeszcze robić liny. Chyba. Nie pamiętam, żebyśmy umieli robić linę. Dobra, tutaj będziemy... Mam nadzieję, że uda nam się zebrać, nie zapomnimy zebrać kolegi. Właśnie jestem ciekaw, czy mogę na przykład podlać drzewo? Tak! O, ale pojawiły się chmury! W dobrym momencie. Dobra, to wydaje mi się, że użyjemy teraz wszystkiego tutaj, żeby przyspieszyć trochę... tak, nawadnianie i tak dalej. Za chwilę przeniesiemy też chmury tutaj. O, jak najbardziej. Chmurki, chodźcie. Tu proszę bardzo, tu już pada nawet. O, tak, proszę bardzo. Wszystko tu niech rośnie. Postawię też nad dębem, żeby można było też go tutaj ogarnąć. Proszę bardzo. Wystarczy polecieć chmurą nad różnymi takimi rzeczami, poświęcić chwilę i to wszystko nagle pięknie rośnie. Szybciej niż powinno. Szybciej niż może. Znaczy, no po prostu szybciej, no jest. O i proszę bardzo, zobaczcie. Podlewanie drzew spowodowało, że wypadły aż 2. Proszę bardzo, aż 2. I trzeba wykorzystywać ten deszcz na maksa, jak się tylko da. Można znowu podlewać drzewa. O, już po deszczu. No ale tyle mi się wydaje, ile mogłem, tyle tutaj pozbierałem. Więc mamy kolejne 2 pajny tak zwane. O, przyleciała nasza koleżanka. Dobra, koleżanka przyleciała, to ją posadzimy tutaj. A ja tymczasem tutaj chyba posadzę jeszcze raz te 2 żołędzie. Mogą być nawet obok siebie. Raczej tutaj nie ma jakiegoś wielkiego problemu, że nawet jak będą nachodzić na siebie trochę, to tragedii nie będzie, proszę bardzo. O, tak, tu będzie taki mały zagajnik, żeby zbierać żołędzie. Dobra, zaraz do ciebie podejdę, laska, poczekaj, nie panikuj. Będzie miało może dla nas jakiegoś kolejnego questa. Dobra, posadźmy standardowo tutaj. Wsadzę to, co zebrałem. Marchewki są ważne, żeby nie głodnieć. Co masz ciekawego dla mnie? Thank you, Arko!
Dziękuję, Arko. Możemy zacząć analizować kolejne dane. Dobra, chciałbym poznać rezultat. Aha, nie, no tak, bo ja tutaj rzeczywiście miałem, no tak, tu miałem questa. Przynieść skrzydło tego całego, kurczę, latającego zubata. O, proszę bardzo, i mamy pierwszy metal. Widzicie, to teoretycznie zdobywamy więcej chyba, tak mi się wydaje. Plus 2, nie? Szybciej, więcej i chyba, nie wiem, czy jest większa szansa, jestem już zmęczony. Nie wiem, czy jest większa szansa na to, żeby zdobyć metal, czy jednak nie? Ciężko powiedzieć. Ja sobie może jeszcze wykorzystam czas, podleję sobie jeszcze... O, to, żebym teraz przesadził. Bo teraz zmarnuję ten bonus, bo 20 sekund to jest równie sekunda, a ja i tak jestem już zmęczony. Zapomniałem jeszcze o tym. Dobra, idziemy spać. Spróbujemy jeszcze dzisiaj zbudować tę kuchnię, żeby zobaczyć, co tam możemy jeszcze tworzyć, ale wiem, że miałem też płotki zrobić, zanim przyleci nasz kolega. Dobra, czyli taki jeden płotek kosztuje aż 4 sztuki drewna. No i widzicie, i układanie tych rzeczy nie jest jakieś super intuicyjne według mnie. Trzeba to dobrze wymierzyć tutaj, żeby chronić. Teoretycznie wydaje mi się, że to nie do końca mnie w ogóle te płotki przekonują, żeby one przed czymkolwiek chroniły, szczególnie jak przylecą latające dziady, no to przed czym to chroni? Jak taki zielony, jak taki dziad przyleci i będzie nas tutaj męczył sobą, swoją egzystencją, przecież ono minie płotki. Tak, więc zastanawiam się, jaki jest sens tworzenia tych płotków. Ja tylko je zbuduję na razie tylko 5 po to, żeby, prawda, zaspokoić potrzeby questu. Nie czuję też potrzeby budowania, czyli jeszcze do tego 4 sztuki drewna wymaga taki jeden płotek. Co jest trochę dużo, moim zdaniem. To duża wartość, okej. Okay. Ale zrobiłem tyle, żeby zaspokoić quest. O, proszę bardzo. I kolejne żołędzie. Dobra, to nie powinienem ścinać tych nowych. Ale gdzieś, wiecie co? A zróbmy tu w ogóle szkółkę. Ups! O, poczekajcie, widzicie, idealnie. Trafiliśmy na moment. Zbierę sobie jeszcze te. A w ogóle ja je zbieram tak masowo, ponieważ jak wybuduję kuchnię, zobaczycie, dlaczego chcę to zrobić. Dobra, i proszę bardzo, mamy teraz w ogóle jakieś przyspieszenie jest. To jest ciekawe, to przyspieszenie. Nie wiem, czy to jest, czy tak miało być, czy tak miało nie być z tym przyspieszeniem, widzicie, podczas uderzeń. Ale powiedzmy, że tak twórcy chcieli, a niech mają. One też nie mogły być sadzone zbyt gęsto. Zauważyłem, że jak zbyt gęsto chcę, to w ogóle nie mogę potem podejść do takiego drzewa, więc też trzeba uważać. O, coś w ogóle jest gotowe do zrobienia. A, do zebrania, przepraszam. No właśnie, mamy jeszcze do zebrania bawełnę. Posadzimy teraz... jak to się nazywa? Zboże. Dobra, czego nam potrzeba, żeby zbudować kuchnię? Jeszcze trochę kamienia, trochę drewna i metalu. Czy uda się to zebrać? Miejmy nadzieję. Przecież ciekawa sprawa, czy jestem w stanie, czy ogień tak samo jak w, chociażby, nie wiem, Don't Starve, czy ogień potrafi się przenosić? Znaczy, czy jak podpalę jedno drzewko tutaj, proszę bardzo, one tutaj, jak są blisko siebie, to same, dobra, to wiecie co, to jest dobry sposób na to, żeby bardzo szybko duże skupiska drzew zbierać, znaczy dużo drewna zbierać w szybkim tempie, dlatego wydaje mi się, że to nie jest głupie, żebyśmy jednak posadzili blisko te drzewa tutaj, ja to zaraz zrobię, posadzę dużo blisko siebie dużo drzew i jak one potem dostaną ode mnie, kurczę, ogniem, to będzie pięknie, bo wszystkie spalą się za jednym zamachem. Dobra, zobaczmy, jakie questy będzie miał dla nas ten kolega. Skończyłem robotę! Dobrze, okej. Okay. Czyli te płotki pozwolą cię bronić się przed atakami stworów. No tak, ale potrzebuję też może wejścia za te płotki, więc dostanę teraz, tak, gate, czyli bramę. Okej, okay. Co jeszcze? Nie mam na razie więcej questów dla ciebie. Czyli w tym momencie teoretycznie musimy dać kuchnię. Tu mamy też chyba procent wykonania wszystkich questów. Jest tutaj, nie pamiętam, 11-12 postaci, które można spotkać, więc to zaledwie są, widzicie, 3 z postaci, które możemy poznać. Także naprawdę, ta gra powoli sobie eskaluje, ale to jest fajne. Zatem tu mi się bardzo podoba ten las, który tutaj się tworzy. Wydaje mi się, że możemy zbudować jeszcze jedną, po drodze zbudować jeszcze jedną studnię i może gdzieś obok robić kolejny mały lasek, albo coś w tym stylu. Na przykład, żeby tutaj możemy kolejną studnię wybudować. Przecież też wydaje mi się, że studnia powinna być też blisko, co z drugiej strony studnia powinna być blisko, szczególnie duża studnia tutaj, żeby móc to wszystko ładnie, szybko podlewać, więc wydaje mi się, że jednak drugą, kolejną studnię zbuduję tutaj. Tylko pytanie, czy mam składniki, żeby zbudować? Ach, ja potrzebuję lin! A lin jeszcze nie potrafię robić, prawda? Czy potrafię robić? Co muszę zrobić, żeby potrafić robić liny? Nie mam pojęcia jeszcze, jak widzicie. Ale za to mogę zrobić, przygotować już trochę znowu nici. Mamy deszcz,
Ja tu oczywiście operuję podlewaniem, żeby wszędzie ten deszcz sobie tutaj się pojawił, żeby tutaj zbiory były szybsze. O, no i proszę bardzo. Teraz mam już 3 grządki do zebrania przy okazji, nie? Fajna opcja z tym deszczem, powiem szczerze. O, i są żołądki. Żołądki, tak? Małe żołędzie w sensie. O, teraz będziemy ich dużo zbierać. Tu bardzo ładna szkółka teraz powstała. Tu będziemy mieli dużo drewna też z tego. A tu jeszcze, proszę bardzo, jest grzybek. O, i znowu mamy wizytującego. Możesz wylądować gdzieś tu blisko? Kurczę. Nie zawsze blisko umieją wylądować, ale może będzie miał dla nas kolejny quest. Do tej pory nie miał nic. Więc a nuż teraz coś będzie dla nas miał, chłopak. Sprawdźmy to. Kurde. O, tutaj jest wejście. A, już mam problem z tym wejściem. Okej, okay, wynalazłem świetną miksturę. Wow, zobaczymy jaką. Tak, moja... My Little Potion Apprentice. Okej, okay, would you like to try? Czy chcesz spróbować stworzyć tę miksturę? No czemu nie? Potrzebuję... O, potrzebuję soku z dyni. Okej. Okay. O, mogę zasadzić i wtedy zbierzemy te dynie, nie? Nie tak szybko. Ten sok musi powstać z wielkiej... Z wielkiej dyni. A tylko magicy wiedzą, jak zrobić... Jak stworzyć wielką dynię. To ciekawe. Proszę mi dać instrukcję. Czyli muszę w nocy posadzić. A, i muszę... Aha. And make the moon shine on them. Czyli posadzić w nocy i do tego jeszcze ten, no. Księżyc musi na nie pobłyszczeć. A wtedy zobaczysz. O, to brzmi bardzo ciekawie. Tu są, proszę bardzo, nasiona. Okej. Okay. Posadź je w tej nocy i przynieś mi wielkiego... Pumpkina! No dobra, to jest ciekawe w sumie, bo... Ale problemem jest to, że nie ma miejsca. O, zaraz będzie. Dobra, czyli co, zbierzemy teraz... O, jakim cudem on tak szybko zbiera? To zawsze mnie fascynuje. Dobra, pumpkin, proszę bardzo. Posadzimy go w nocy i powiedziane jest, że ma być księżyc, ale... No teraz pytanie, czy ja mogę jakoś nakierować... Co to znaczy, że na księżyc? Myślałem, że na przykład mogę nakierować tak, żeby księżyc na to... że tak powiem, rzeczywiście światło z księżyca padało, ale... Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, gdzie jest księżyc. Tak? Więc to jest ciekawe. Czy mamy jakieś napisane coś na tym, o tym questie więcej? Harvest a giant pumpkin for okay, plant it night and make the moon shine on them. Tu jest księżyc! Patrzcie, jest księżyc! Okej. Okay. To może to jest to światło z księżyca? Wydaje mi się, że księżyc tu już jest. No, świeci na górze. Tak? Myśmy przed chwilą obrócili planetę. Tak, wydaje mi się, że widzicie, tu jest ciemno, tu jest jasno. Chociaż obracanie kamery niewiele zmienia. Więc to pytanie, czy dobrze trafiłem z tym księżycem? Wydaje mi się, że tak. Ale to się okaże w praktyce. Mamy, zobaczcie, Mundo nas przyleciała po raz kolejny. A tu ładna szkółka już, zobaczcie, wyrosła, zaraz próbujemy ją całą spalić. Mądry X dał mi informację prawdopodobnego pochodzenia planety Dayland. Jej zredukowany rozmiar, ten kryształowy, jak to się tam nazywało, ołtarz i częste ataki potworów wskazują na to, że to jest mała planeta, po prostu, minor planet. Są bardzo rzadkie w wszechświecie. A, i mają w sobie kryształowe serce, które jest pełne magii. Okej. Okay. Ja to czuję, Moon. Słyszę cały czas te serce, tak? Planety. Dayland jest bardzo specjalną planetą. Jeśli jesteś... Jako, że jesteś pierwszym jej mieszkańcem, musisz go chronić. Ją chronić, tę planetę. Tak. Doceniam twoją... Podziwiam twoją odwagę. Masz tutaj odznakę odkrywcy. O, to miło. O, mamy literówkę z tą odznaką. Możesz do mnie zadzwonić w każdy możliwy dzień, tak? No i ciekawe, co ta odznaka ogólnie oznacza? To jest special? An official badge of the installer with it, you can call Moon at any time. Aha, możemy Moon zawołać w każdym możliwym momencie. Okej, okay. Nie mam dla ciebie żadnych zadań. Tutaj nawet nie zbieram tych, czasami ciężko będzie moim zdaniem zebrać właśnie... O kurczę, właśnie. Ciężko będzie dostać do tego drzewa, z którego możemy zebrać... O, tu się da. Jak wyleciało. Się odbiło, żeby zebrać te tutaj drzewa, więc zobaczymy, co się teraz stanie. Nie destroy, pogięło cię. Chcę znowu zabrać torch,
i zobaczymy. Nawet chyba nie muszę dotykać. Wystarczy, że podejdę i proszę bardzo. Burn! Ło! Patrzcie, ile drewnów. No i to jest, kurczę, zapas na miesiąc. Pytanie tylko, czy czas... Czy właśnie, czy może, nie, mogę przegonić z liczbą, bo w pewnym czasie wydaje mi się, że te surowce znikają. Wszystkie chyba znikają, te, które spadają na ziemię. Więc nie mogę przegonić też z liczbą tych drewienek, tak? Liczbą drzew. Bo akurat ta liczba drzew, którą tutaj zasadziłem, była odpowiednia. Przyleciał nasz kolega. Nasz kolega... Kucharz. Może będzie dla nas miał kolejne zadanie. Co prawda jeszcze się tutaj... Jak widzicie, niestety, ale... Aha, pewnie będzie miał to zadanie, bo on chyba nam dawał zadanie. Nie, to nie on dawał zadanie z tymi, z dyniami. Czy tam z dynią wręcz. Dobra. Kurczę, gdzie ja go posadziłem? Ej. Po drugiej stronie, ale jestem. Kurczę, to, żebym go teraz posadził inteligentnie. Tu kolejne drzewka rosną. Dobra, a gdzie jest wejście? Mógłby zawsze wejściem, kurczę, do chatki. Pogadajmy z nim. Hello, Akro! O, Arko, teraz przez 2R. Meteoryty... A, bo on mówi dużo razy R. Dobra, rozumiem. Meteoryty wypaliły corn crop on my planet, czyli te... O, kukurydzę spaliły. I zapotrzebowanie na popcorn na planecie Q bardzo mocno wzrosło i potrzebuje mnóstwo kukurydzy. Pomogę ci. Dziękuję bardzo. Ale z tym podstawową metyką może zająć to mnóstwo czasu. Nauczę cię, jak zrobić lepszą. O, proszę bardzo. Tak, świetnie, to też... O, proszę bardzo, i dzięki temu również ulepszę swoje pola, żeby produkowały więcej warzyw, więcej plonów. Bardzo dobrze. No i mamy lepsze. Musimy zdobyć 6. Okej, okay, no to mamy kolejne zadanie. Widzicie, cały czas fajne jest to, że ta gra ma zadania, bo daje nam jakieś questy, a nie tylko wiecie, jakiś taki kompletnie... bezcelowy sandbox by mógł z tej gry wyjść i nie moglibyśmy dosłownie już nic, przynajmniej musielibyśmy sobie wyznaczać cele, no to jest to fajnie pomyślane, że te cele jakby wyznaczają dla nas te wszystkie questy. To jest bardzo fajny pomysł. Już trochę nie pomyślałem, mogę od niego coś kupić albo coś mu sprzedać, no ale zbierzemy teraz pumpkiny! Jej! 3 pumpkiny, tylko teraz pytanie, jaki jest quest? Czy one są odpowiednio duże? A, giant pumpkin. Harvest a giant pumpkin for locek, plant seeds and... Kurczę! Czyli jednak nie udało się. O, jest deszczyk, świetnie, ale z drugiej strony... Kurde, czyli coś zrobiłem źle, skoro wyrosły zwykłe pumpkiny. Jak mam zrobić to, żeby księżyc na nie padał? Gdzie w ogóle ten księżyc jest? Gdzieś go widzieliśmy, nie? Ja muszę go zlokalizować. Chociaż wydaje mi się, że ja obracając planetę, tylko obracam widok. A tutaj ten deszczyk jest fajny, bo mogę obracać tutaj też deszczem, czyli kierować chmurami. Ale to nadal nie zmienia faktu, że nie obracam, kurczę, księżyca. Więc pytanie brzmi, co muszę zrobić, żeby ten księżyc rzeczywiście się obrócił? To jest dla mnie zagadką. Może wy macie jakieś pomysły, bo ja muszę niestety ten odcinek kończyć. Nie zdobyłem... Dobra, posadzimy teraz corn. Dobra, niech będzie. 12 minut, o kurczę. Więc posadzimy, spróbujmy może rozbudować jeszcze naszą motykę na koniec tego odcinka, bo znowu wyjdzie nam, kurczę, wyjdzie mi za długi. Ale chciałem dzisiaj jeszcze tę kuchnię zbudować, ale coś tak średnio mi poszło, średnio pykło. Tak, zobaczmy, czy możemy chociaż ulepszyć hoe. Kurczę, też jest metal potrzebny. Tak mało tego metalu wypada z tych wszystkich rzeczy, a metal jest mi potrzebny do kuchni też. Z tym metalem jest najgorzej, mam wszystkie możliwe zabawki, które mi są potrzebne, ale metalu mam bardzo mało. Tak? I jeszcze ten kupiec, który metal sprzedaje, to w sumie tak trochę sobie poleciał. Speed. Defense against... Wiecie co? A zróbmy teraz agility. Niech będzie. Bo teraz będziemy mogli szybciej biegać i też obrona będzie wyższa. Dobrze, moi drodzy, ja kończę ten odcinek. W przyszłym odcinku albo na streamach, zobaczymy jak to wyjdzie. Będziemy kontynuować dalej naszą przygodę. To sporo grzybów powinienem tutaj znaleźć też przy okazji. Może je posprzedawać właśnie i kupić metal. Dużo metalu mi jest potrzebne. Tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam serdecznie za wspólną rozgrywkę z Dayland. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia. Cześć!